Chcesz być piękna? Przyklej trochę kwiatów. Zobacz jeszcze więcej unikalnych pomysłów na naszym kanale Okitoki. Subskrybuj, żeby cieszyć się nowymi lifehackami i przepisami. Kliknij w link w opisie. Nowa lodówka oznacza, że mamy czyste płótno dla naszej kreatywności. Jak ją ozdobić? Ups! Nasz zielony kolega został skrzywdzony w czasie kłótni. Uhonorujmy go, robiąc nowe magnesy. Potnij cienki papier w paski. Włóż w foremki do lodu i pokryj klejem Elmer's. Zrób kilka warstw, żeby było grube. Kiedy klej wyschnie, wyjmij papier z foremek, przytnij nadmiar, pokryj podkładem i pomaluj farbami. Z boku przyklej magnesy. Włóż do środka warstwę folii, wypełnij formy ziemią i włóż małe rośliny. Zmiana naszej lodówki w ogród poszła świetnie. Teraz tylko trzeba pamiętać, żeby podlewać magnesy. Te kubki chyba mają dziury. Skąd te wszystkie plamy kawy na biurkach? Czas zrobić specjalne podstawki. Dodaj kleju Elmer's do gipsu i wymieszaj, aż będzie jednolity. Wlej miksturę do kwadratowej formy silikonowej. Wyrównaj warstwę. Pokryj kostkę tłustym balsamem. I włóż w gips. Zostaw na kilka dni, żeby zastygło. Wyjmij kostkę z formy. Wygładź podkładkę pilnikiem do paznokci. Pokryj klejem Elmer's i białą farbą akrylową. Pomaluj kwadraty na różne kolory. Pokryj gotowe podstawki lakierem akrylowym. Tyle podstawek wystarczy dla całego biura. Teraz będzie porządek. Chodźmy na imprezę. Hej! Najpierw trzeba wybrać, w co się ubrać. Kiedy Rozalka robi makijaż, ja mogę zrobić kilka kolorowych dodatków z brokatu i kleju. Włóż suche kwiaty do foremki silikonowej. Wlej warstwę przezroczystego kleju Elmer's. Zrób kilka takich z różnych kwiatów i brokatu. Kiedy klej zaschnie, wyjmij je z formy. Przyklej zapięcie do każdej. Te przypinki są idealne na imprezę. Będę błyszczeć bardziej niż inni. Wygląda na to, że moja przyjaciółka potrzebuje więcej czasu. Hej, Rozalko, impreza się zaraz skończy. Zestarzeję się, zanim ona będzie gotowa. Właściwie to świetny pomysł na przebranie. Zrobię zmarszczki klejem. Nałóż przezroczysty klej Elmer's na twarz. O, ale słodkie zmarszczki. Nałóż puder na warstwę kleju. Szybko, Rozalka idzie. Czas na tryb starości. Ojejku, co ci się stało? Czy naprawdę tak długo się szykowałam? Wybacz, zmarnowałam twoją młodość. Zaraz mam sesję zdjęciową. Potrzebuję czegoś zachwycającego. Rozalko, pomożesz mi z makijażem? Musisz wyglądać olśniewająco na sesji zdjęciowej. Dodajmy czerwone akcenty. A ostatni szlif to będzie dodanie kwiatów. Przymocuj je klejem medycznym. Przyklejanie ich wymaga czasu. Użyjmy lifehacka. Chwila i masz cały kwietnik na twarzy. Ale przykleiły się też do mojej ręki. Co zrobić? Wiesz, idź na sesję zdjęciową razem z modelką. Co za interesująca kwiatowa stylizacja. O nie! Moje rajstopy! Zrobiła się dziura. Co mam zrobić? Skleić?
Pokryj przerwaną część rajstop przezroczystym klejem. Stop! Ten lifehack nie działa. Przykleiłam sobie rajstopy do nogi bez potrzeby. Klej zmieszał się z farbą w mojej szufladzie. Zupełnie jakby moje przybory szkolne żyły. Ale mogę zrobić z tego fajniutkie naczynie. Zmieszaj skrobię kukrydzianą z klejem Elmer's. Mieszaj, aż będzie jednolitą masą. Podziel na cztery części. Do każdej dodaj barwnik spożywczy. Zrób kolorowe rolki. Skręć je razem. Zwiń. Utocz w ręce kulkę. Rozwałkuj na cienką warstwę. Wytnij okrąg, używając miski. Włóż gipsowy dysk do miski. Niech wyschnie. Pomaluj brzegi naczynia na złoto. Otrzymaliśmy piękne i praktyczne naczynie. Ciągle spada mi telefon. Może jest żywy i chce uciec. A może potrzebuje nowe etui? Nałóż superglue na silikonowe etui. Pokryj materiałem. Wytnij otwory na aparat i gniazda. Przymocuj kawałek dżinsu z zamkiem. Przytnij nadmiar. Wyrównaj brzegi. Wytnij nity ze starych dżinsów. Ozdób etui. Przymocuj szlufkę. To etui utrzyma mój telefon w kieszeni. Uwielbiam je. O, ale śmieszny filmik. I jaka fajna podstawka. Potnij laski kleju na gorąco na 10-centymetrowe kawałki. Sklej po trzy sztuki. Dwa takie elementy sklej razem, żeby zrobić podstawkę. Przymocuj jedną laskę do podstawy, żeby trzymała telefon. Z czego jest zrobiona ta podstawka? Laski kleju na gorąco? To wygląda naprawdę fajnie. I jest wygodne. Zatrzymaj sobie tę podstawkę i daj mi obejrzeć filmik. Au, drzazga! Pomocy! Nóż? Za duży. Katana? To zdecydowanie przesada. Ale zwykły klej powinien pomóc. Nałóż krople kleju na drzazgę. Poczekaj, aż zaschnie. Serwij klej razem z drzazgą. Wow, to było łatwe. Nie mogę znieść tych strasznych dźwięków. Aż dostaję gęsiej skórki. Siedź spokojnie albo użyj specjalnych nakładek na nogi do krzesła, żeby ochronić moje nerwy. Narysuj koło na pergaminie. Pokryj tłustym balsamem. Wypełnij klejem na gorąco. Wyrównaj kształt gorącą dyszą pistoletu na klei. Kiedy klej zaschnie, zdejmij koło z pergaminu. Wyrównaj brzegi. Postaw nogę krzesła na kole. Zawiń w pergamin. Pokryj papier balsamem. I pokryj klejem, łącząc z okrągłą podstawą. Wyjmij nogę z podstawki. Przytnij brzeg nożyczkami. Pomaluj na czarno. Zrób cztery podstawki do każdego krzesła. Teraz krzesło ma buty, a w pokoju jest cicho i spokojnie. Obgryzanie paznokci to brzydki nawyk. Ach, znowu się złamał. Dobrze, że mam idealny lifehack. Mam klej medyczny w kosmetyczce. Skleję sobie złamany paznokieć. Trzymaj się, mały. Operacja się udała. Co zrobimy dziś?
Zrobię obraz z kleju. Zrób obraz klejem Elmer's na papierze akwarelowym. Poczekaj, aż stwardnieje. Użyj taśmy malarskiej, żeby przymocować papier do stołu. Pomaluj go akwarelami. Zrób niebieski gradient. Obrazek z kleju ładnie się odznacza. Wygląda świetnie. Arcydzieło nurtu klejosztuki. Będzie pasować do Muzeum Kleju. Ta kreatywność mnie zainspirowała. Też mogę stworzyć dzieło. To plażowy pierścionek z kleju. Zmieszaj piasek z brokatem i klejem Elmer's. Mieszaj, aż będzie jednolite. Połóż foremkę gwiazdkę na folii. Wypełnij do połowy miksturą. Włóż małą muszerkę. Dodaj niebieski barwnik spożywczy do przezroczystego kleju. I wlej do foremki. Zrób wiry wyglądające jak fale. Pokryj wszystko warstwą przezroczystego kleju. Niech wyschnie. Pokryj gwiazdkę przezroczystym lakierem do paznokci. I przyklej do podstawy pierścienia. To niesamowite. To kawałek lata, który będzie mi poprawiał humor. Dziękuję, panie Elmer's. Podobały się wam nasze klejowe lifehacki? Napisz w komentarzu, który najbardziej. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych lifehacków od Trum Trum.